Przed nami święta, a to zawsze jest wzmożony czas pracy dla wszystkich policjantów, dlatego że w tym specyficznym okresie, jak w każdym takim przedłużonym weekendzie, gdzie mamy zdecydowanie więcej wolnego czasu, kumulują się pewne zagrożenia, o których dzisiaj będziemy chcieli Państwu powiedzieć. No i przede wszystkim będziemy chcieli Państwu powiedzieć, w jaki sposób zaradzić tym niebezpieczeństwom, w jaki sposób nie dać się ani oszustom, ani włamywaczom, w jaki sposób bezpiecznie wyjechać i wrócić z naszej wielkanocnej, świątecznej trasy. Do takiej podróży zawsze warto dobrze się przygotować. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby przygotować nie tylko siebie, ale nasz pojazd. Sprawdźmy poziom płynów eksploatacyjnych, sprawdźmy wycieraczki, hamulce. Bezpieczna podróż to także odpowiednie umieszczenie bagażu w naszym pojeździe. Pamiętajmy o tym, że nawet książka czy butelka wody, która leży gdzieś w naszym pojeździe luzem, przy zdarzeniu drogowym może spowodować tragiczne w skutkach rezultaty. Jeżeli wybieramy się w dłuższą podróż, pamiętajmy o tym, aby zaplanować odpowiednio odpoczynek. Natomiast kiedy jesteśmy już w tej podróży, przede wszystkim apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i rozsądek, o to, aby przestrzegać ograniczeń prędkości. Nie zapominajmy również o tym, że nie zawsze dozwolona prędkość jest prędkością bezpieczną. Niestety nadal prędkość stanowi jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, dlatego apelujemy, aby tę prędkość dostosować do warunków panujących na drodze, zarówno do warunków atmosferycznych, jak i natężenia ruchu. Apelujemy także do pieszych. Niestety w tym roku notujemy wzrost wypadków z udziałem pieszych użytkowników dróg. Trzy osoby poniosły już śmierć na miejscu takich wypadków, dlatego zwracamy się do pieszych, aby korzystali z chodników, przestrzegali przepisów, które ich dotyczą. Mając pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, prosimy, aby nie zapominać o tym, że kierowcy nie zawsze mogą reagować tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Zasada ograniczonego zaufania będzie w tym momencie odpowiednia. Oczywiście w tym świątecznym okresie na drogach pojawi się dużo więcej policjantów. Tym samym będzie również więcej kontroli drogowych. Policjanci szczególną uwagę zwrócą właśnie na prędkość. Będą patrolowali nasze drogi zarówno w radiowozach oznakowanych, jak i radiowozach nieoznakowanych. Prędkość będzie taką główną rzeczą, którą będą sprawdzać policjanci. Natomiast zwrócą również uwagę na inne agresywne zachowania, takie jak wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, czy tutaj właśnie na zachowania pieszych. Na pewno podczas kontroli drogowych policjanci sprawdzą, czy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa, czy dzieci przewożone są w odpowiednich do tego fotelikach, no i przede wszystkim, czy kierowcy są trzeźwi. Wyjeżdżając w podróż, pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć nasz dom czy też mieszkanie. Pamiętajmy o tym, żeby pozamykać wszystkie okna, drzwi. Nie zapominajmy o drzwiach do ogrodu, czy też garażowych, czy również innych pomieszczeń gospodarczych. Poprośmy zaufanego sąsiada o to, żeby zwrócił uwagę w trakcie naszej nieobecności na nasz dom, na nasze mieszkanie. Jeśli wyjeżdżamy na dłużej, poprośmy również tego sąsiada, żeby przyszedł do naszego domu, pozapalał światła, sprawmy wrażenie, że ktoś właśnie w tym domu przebywa. Zwracajmy uwagę na wszelkie dziwne zachowania, jeśli jakieś osoby kręcą się w pobliżu naszego domu, jakieś auta zaparkowane na obcych numerach rejestracyjnych, i o takich zawsze naszych podejrzeniach informujmy policjantów, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, wtedy policjanci przyjadą, wylegitymują takie osoby, posprawdzają, czy nie ma jakiegoś zagrożenia. Natomiast jeśli już niestety doszło do włamania, to przede wszystkim nie sprzątajmy takiego miejsca zdarzenia. W pierwszej kolejności poinformujmy policjantów, funkcjonariusze przyjadą na miejsce, zabezpieczą ślady. No, mamy większe prawdopodobieństwo, że wytypujemy sprawców tego typu przestępstwa. Tak jak było powiedziane wcześniej, również w sieci wirtualnym są również zagrożenia. No, mówimy tu przede wszystkim o oszustwach na wnuczka czy też na policjanta. Również zdarza się, że w mediach społecznościowych za ich pośrednictwem ktoś może kontaktować się z nami, podając się za naszych znajomych i prosić nas na przykład o pożyczkę. Warto zawsze w takiej sytuacji zweryfikować, czy faktycznie ktoś nie podszywa się pod naszego znajomego, skontaktować się za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych, czy też osobiście, i po prostu zapytać, czy taka osoba nie potrzebuje naszej pomocy, naszej pożyczki.
Również wielu z nas może decydować się na świąteczne wyjazdy. Warto zwrócić uwagę na to, czy oferta wyjazdu, który rozważamy, nie jest zbyt korzystna, cena nie jest zbyt niska. Warto zawsze korzystać tylko ze zweryfikowanych i autentycznych portali, gdzie są oferowane wyjazdy, no i mieć pewność, że nie dajemy się oszukać, nie płacimy tak naprawdę za coś, co nie istnieje, jest tak naprawdę tylko oszustwem. Okres świąteczny to jest taki czas, kiedy spotykamy się z naszymi rodzinami. Nawet jeśli nie brakuje nam tematów przy rodzinnym stole, to warto porozmawiać z rodziną o bezpieczeństwie, zwłaszcza z naszymi babciami, dziadkami, czy też starszymi ciociami, czyli osobami, które mają tylko ogólne informacje na temat tego, jak działają oszuści. Posiłkujmy się takimi przykładami, które faktycznie mają miejsce, czyli omówmy z nimi metody, jakie najczęściej wykorzystują oszuści podczas oszustw na wnuczka, na policjanta od Centralnego Biura Śledczego Policji. Porozmawiajmy z nimi o tym, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie angażują osób trzecich w policyjne realizacje. Czyli jeśli zadzwoni do naszej babci osoba, która będzie podawała się za policjanta, powie jej, żeby wyciągnęła pieniądze z banku, że będzie pozorantem w jakiejś policyjnej realizacji, to nasza babcia powinna być przekonana o tym, że rozmawia z oszustem i powinna jak najszybciej przerwać połączenie. Przypomnijmy też naszym seniorom o tym, jak działają oszuści, którzy oszukują na wypadek drogowy, czyli powiedzmy im, jak przebiega taka rozmowa, że rozmówca informuje o wypadku drogowym, w którym właśnie uczestniczył wnuczek, wnuczka. To jest najczęściej bardzo tragiczny wypadek, wypadek śmiertelny z udziałem kobiety, kobiety z wózkiem, kobiety w ciąży, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że oszuści bardzo potęgują te emocje. Oni powodują napięcie, stres w rozmówcy, wszystko po to, żeby jak najszybciej dokonać tego przestępstwa. Więc przypomnijmy naszym babciom, dziadkom, że takie rozmowy się bardzo często zdarzają, że mogą się pojawić właśnie w tym okresie świątecznym, żeby nie podawali żadnych informacji o tym, ile posiadają pieniędzy na przykład w swoich domach. I żeby nie było dla nich złudne to, że na przykład rozmówca zwraca się do ich po imieniu, czyli mówi na przykład babciu Mariusiu, podając prawdziwe imię, albo posługuje się imieniem prawdziwego wnuczka, bo pamiętajmy o tym, że oszuści bardzo dokładnie weryfikują nasze dane, oni mają dostęp do danych osobowych, obserwują swoje ofiary, więc wiedzą doskonale, jak wygląda na przykład sytuacja rodzinna, więc rozmawiajmy, przypominajmy te podstawowe zasady bezpieczeństwa, wielokrotnie przypominajmy właśnie o tym, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, że nigdy nie pojawi się taka sytuacja, że policjant zapuka do drzwi i poprosi na przykład o przekazanie określonej kwoty jako formę zabezpieczenia majątkowego, żeby wnuk, wnuczka nie trafiła do aresztu. To, co jest jeszcze ważne, to pamiętajmy o tym, żeby zachęcić naszych bliskich do tego, żeby nie trzymali dużej gotówki w swoich domach, czyli żeby zabezpieczyli te pieniądze, swój majątek swojego życia na kontach bankowych, ponieważ łatwość tej gotówki w sytuacji takiej stresującej też sprawia, że dużo częściej jest ona przekazywana. Natomiast wielokrotnie już były sytuacje na Opolszczyźnie, że pracownik banku w odpowiedniej chwili zareagował, kiedy przyszedł do niego senior z prośbą o kredyt czy nagłą wypłatę dużej kwoty i w trakcie rozmowy dowiedział się, że do seniora zadzwonił rozmówca podający się za fałszywego policjanta i w ten sposób nie doszło do przestępstwa. Do czego jeszcze zachęcamy? To do tego, żeby rozmawiać z naszymi bliskimi, starszymi i naszymi krewnymi o bezpieczeństwie w internecie, bo seniorzy coraz częściej korzystają z tabletów, ze smartfonów. Oni dopiero jakby początkują nieraz w tej sieci i różne wyskakujące okna, które oferują różne szybkie transakcje i wzbogacenie, mogą być dla nich kuszące. Dlatego rozmawiajmy o tym, że w sieci jest również szereg przestępców, którzy czyhają na ten majątek życia i pamiętajmy, że bezpieczeństwo to jest najlepszy prezent, jaki możemy ofiarować naszym bliskim na święta.